Dzień dobry, Mili. Bardzo poważna rzecz. Patrzę w ekran i widzę, jak nowy kolektor imituje ścieki do naszej królowej Wód Polski, do Wisły. A okupanci, zamiast likwidować kolektory, to budują. Bo to jest najnowszy kolektor. I to zobaczcie, jak z rurki leci. Jakie ilości, jakaś czarna maś, jakiś, nie wiadomo, jakaś trucizna. To wszystko idzie, to jest niska woda, czyli wsiąka w glebę i część idzie do Wisły. Obok jest plaża. Ludzie przychodzą na tę plażę z dziećmi. Ludzie się kąpią. Ludzie, gdzie ja żyję? Kto to jest w ogóle? Oni wiedzą, że to są złote aglie albo algi. Może złote gnomy albo wydry. Wszystkie kolektory powinny być zlikwidowane. Nie masz pieniędzy na oczyszczalnię, nie budujesz fabryki. Rząd czy samorząd przymyka na to oko i ci pozwala. A truci my jesteśmy. Wiecie, mamy trujące żarcie, trującą wodę, trujące powietrze, trujący eter, bo BTS-y wszędzie tu emitują promieniowanie nionizujące. Mało jeszcze! Jeszcze dotruć, dojebać tego Polaka! Rakietami nas zabijają. Nikt nie przeprasza. Nikt nie przeprasza za to, co się dzieje. Odra, Wisła, strumienie, jeziora, stawy. Nikt za to nie przeprasza. Nikt! I nikt nie naprawia. Tylko dalej dotruwają. Wszystkie te instytucje, które na to pozwalają, powinny być dzisiaj definitywnie zamknięte. A ich pracownicy na brud won! Bo one tylko biorą pieniądze i przewalają papiery. Niszczą lasy. Nic nie robią w tym zakresie, żeby chronić nasze środowisko. Nic! Wręcz przeciwnie. Opowiem wam taką krótką rzecz. Szybko. Kobieta ma troje dzieci. To jest w Polsce. Dwoje niepełnosprawnych. Jedno, nieważne, dwoje niepełnosprawnych. Ma 3000 zł, jest sama. Ma 3000 zł na te troje dzieci, 2700 płaci za mieszkanie. Dostaje 300 zł. Zaczęła robić weki i ludziom na wymianę dawać te weki. Przyszedł sanepid. Powiedział, może pani robić, ale proszę zrobić kafelki, wyrzucić kota z domu, drzwi specjalne zamontować, zapożyczyła się dodatkowo. Zrobiła to. Po czym przyszedł sanepid na kontrolę, zbadał wodę z kranu. I powiedział, tam są jakieś, teraz nie wiem co to było, ale przenośnie mówię, glonokoki. Nie może pani prowadzić. I wyszedł. I teraz wyobraźcie sobie, a reszta ludzi w tym bloku, czy powiedzmy na osiedlu, czy powiedzmy w mieście, może korzystać z tej wody z glonokokami i nic sanepid w tym zakresie nie zrobił? Ludzie, to już nie jest dom wariatów, to już nie są tworki. W okresie 1939-1945 tak by na to nie pozwolono. Nie mam. Wiecie, jak co powinienem powiedzieć, jakich słów użyć, na które się bulwersujecie. Bulwersujecie się na te słowa. To jak to opowiedzieć? Infrastruktura niedostosowana? A to, a tamto, aż ma normy? Co ja... A, tego bezpieczeństwa. Administratorem danych jest, jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę o rozłączenie się i kontakt z nami pisemnie, elektronicznie, mailowo na adres warszawa@wios.warszawa.pl lub osobiście w siedzibie inspektoratu. Dzień dobry, Piotr Kozłowski z Warszawy. Proszę panią, na Warszawie, w dzielnicy Praga Północ, na wysokości restauracji Rusałka, nie wiem jak się tam, powiedzmy wysokość ZOO. Emituje, jest jakiś nowy kolektor puszczony, który cały czas emituje ścieki do Wisły. Czy państwo coś o tym wiecie w ogóle? Poproszę. Poproszę panią. Dzień dobry, Piotr Kozłowski. Proszę pana, z Warszawy dzwonię tutaj na wysokości, na Pradze Północ, na wysokości ZOO. Są jakieś dwie rury puszczone i emitowane są jakieś okropne ścieki czarne, takie przebrzydłe, trujące do Wisły. Czy wy o tym coś wiecie? Wie pan co, mógłby pan jeszcze raz podać, pan Piotr Kozłowski, tak? I rozumiem, że to do Wisły, tak? A jaka jest to lokalizacja? To jest, wie pan, jak Rusałka kiedyś była, jak jest obecnie taka, tam takie liny są, dzieci chodzą po drzewach. I to jest taka restauracja Rusałka i to jest mniej więcej na tej wysokości. No niedaleko tej plaży, poniżej tej plaży, która jest przy moście, niedaleko. Już sobie
sekundkę, dobrze, ja sobie sprawdzę tylko na mapie, dobrze? Czy mówimy przy moście Śląsko-Dąbrowskim? Tak. I tak jak pan mówi, gdzie to... W dół, czyli z prądem Wisły od tej plaży, to nie wiem ile to będzie, 100, 200 metrów plus minus. Są, proszę pana, dwie rury, tak jak dubeltówka, wielkie, takie z metr średnicy mają i czarna maś jakaś leci do Wisły. No teraz jest niski stan wody, więc zanim do Wisły dopłynie ta trucizna, no to jest kilkadziesiąt metrów, ale jak będzie tam woda o pół metra wyższa, to bezpośrednio, zresztą i tak wsiąka w ziemię, a to z ziemi to wsiąka i tak do wód gruntowych, do Wisły. Rozumiem, że to jest, panu chodzi o te rury z tego zabudowania takiego, coś ta ścieżka, prawda? Chodzi panu tak o... jakby nowa główka taka jest zrobiona. No tam jest takie zabetonowane, takie można powiedzieć przejście, tak? No powiedzmy, że tak, tak. Wie pan co, pan jeszcze pozwoli sobie, ja sobie wejdę tylko na geoportal, dobrze? Bo wie pan, ja, że tak powiem, łatwiej mi będzie zlokalizować, czy na pewno mówimy o tym samym, bo ja nie wiem, czy pan mówi o przelewach budowych, czy też nie. I wolałbym po prostu sobie jeszcze sprawdzić to na mapie, prawda, jeżeli chodzi o uzbrojenie terenu i ten deseń. I mówi pan, że z tego tak... No ja mogę panu puścić na maila zaraz film po prostu, który... Tutaj jakiś człowiek mi dał ten film i mogę go panu puścić. Wtedy pan będzie wiedział, że to chodzi o te same rury. Znaczy ja mogę jeszcze panu, jeżeli jest taka w ogóle możliwość, to bardzo bym pana prosił o przesłanie tej wiadomości na adres mailowy, jak najbardziej. Proszę podać. Czy to dokumentację zdjęciową, czy to jakąś... Film, prześlę panu film. Tak, dokładnie. I prosiłbym jeszcze tak zawrzeć w tym mailu, tak jak pan wspomniał. Lokalizację dokładniejszą. Dokładnie, wszelakie informacje, jeżeli chodzi o to, co pan zaobserwował, czy jest coś wyczuwalne, tak? Czy to się utrzymuje, czy dobrze. Pierwszy raz, kiedy pan tam jest. Zaraz wyślę tam po prostu jakiegoś badacza i będziemy dokładnie wiedzieć, co się dzisiaj dzieje i tak dalej. Dobrze, tylko jeżeli to jeszcze bym bardzo prosił, żeby tak film, tak, no nie przekraczał tych 20 megabajtów. Film będzie poniżej minuty, jeżeli będzie przekraczał 20 megabajtów, to go po prostu z... kompresuje, ale wtedy będzie widoczność mniejsza. Jeżeli wtedy będzie, albo tak jak pan mówi. I panie Petrze, jeszcze bym poprosił o pana numer kontaktowy w razie czego, gdyby tak... Proszę zapisać sobie 22. Dobrze, to panie Petrze, w takim razie ja czekam i zobaczymy, tak, no wie pan, najpierw zaznajomim się z sytuacją, jak to wygląda i tak jak panu mówię, pan nie wiem, czy pan sobie życzy, żeby te jakieś informacje zwrotne, czy ten? Bardzo bym prosił, bo ja to prowadzę w formie interwencji dziennikarskiej, bo jestem dziennikarzem. A z jakiego pan? Rapa TV. Taki portal Rapa TV. Przyrodniczy portal. Jeszcze raz? Rapa TV. RAPA. Tak jak Rapa Nui, te wyspy. Rapa.tv. Dobrze. Dobrze, to panie Piotrze, w takim razie bardzo proszę o przesłanie. Dziękuję panu ślicznie. Dziękuję również. Do widzenia.